Co to była za terapia? Podobno przez półtorej roku nie uprawiałaś seksu. Przez półtora roku nie uprawiałam seksu. Owszem, to naprawdę był smutny czas w moim życiu, ale zarazem i fantastyczny, bo sobie go napisałam. I to napisałam, wyobraź sobie swój idealny seks, taki wiesz, wymarzony, najlepszy. No wczoraj taki miałem. Gratuluję, miejmy nadzieję, że następnym razem mając go będziesz myślał o mnie, trzymając w ręce jajo. A to jajo! To Jezus, też, to Maria. Też. To jajo. Dlatego ci potrzebna tylko jedna ręka, spokojnie, druga może być zajęta. Blanka, porozmawiajmy o literaturze. A, przepraszam. Jak to by się naprawdę... To musimy jakieś książki przynieść. To... Mamy tutaj następnego gościa, też literat. Serdeczny mój kolega będzie, też napisał książkę, autobiografię, bardzo ciekawą. Nie dość autobiografia, to jeszcze o nim. Fantastycznie i cieńsza niż moja, więc lepiej się czyta. Szybciej się czyta, bez wątpienia. A kariera... Przeczytałeś pierwszą część, 365 dni? Słyszałam, że poprosiłeś o nią, więc się zastanawiam, tak, czy przeczytałeś. Przeczytałem. Czy scena ze stewardessą, scena otwierająca książkę? To jest książkę? Scena, która zajmuje, to jest chyba 20 zdanie w tej książce. Tak. Chodzi mi o to, czy ta książka rzeczywiście jest jakąś opowieścią o tobie. Ile jest w twoich książkach, czyli w jednej książce... Ciebie jako Blanki Lipińskiej. Ile? No wiesz, no to jest no dużo. To jest opowieść o mnie, natomiast też ja nigdy nie powiem, która część jest tylko fantazją, która była potrzebą. A dlaczego nigdy nie opowiesz? Przecież to jest właśnie stawianie sobie jakiś blokad, a ty jesteś dosyć bezkompromisowa. Właśnie opowiedz, właśnie dzisiaj. Miałaś ten seks w samolocie, to jesteś ty ta stewardesa? Nie w samolocie, ale miałam. Ja też miałem seks nie w samolocie, to normalne, każdy miał. Ale wiesz, no dlatego nie traktujmy, dlatego ja mówię, że nie można tego traktować dosłownie, bo można przeżyć coś takiego, ale niekoniecznie w samolocie. Czy bym chciała w samolocie? No nie wiem, ja mam, wiesz, klaustrofobię, mam chore serce, lęk wysokości, wszystko mam naraz i myślę, że tam bym się nie skupiła, tylko padła na zawał prędzej. A to byłoby super, bo zaczęłoby się seks na żywo, a potem byłoby taki zombie, kopulacja, tak. Wiesz, ze zwłokami. I to można by wtedy głębiej, bo już odruch wymiotny blokujesz całkiem. Jezus Maria, Boże kochany, ale mi się dzisiaj trafił gość.